6 sierpnia musieliśmy wstać wcześniej rano. W drodze z Morskiego Oka na Czarny Staw mogliśmy podziwiać piękno przyrody Tatr. Limby, kosodrzewinę i rzadkie gatunki roślin. Dlaczego czekacie? Podczas strumień wspinaczki obserwowały nas sarny. Bula to skalna półka położona wysoko pod szczytem Rysów. Chillout. Śnieg. Właśnie jesteśmy pod Rysami, a dokładniej Bula, 2054 metry nad poziom morza. Właśnie przeszliśmy już z Morskiego Oka nad Czarny Staw i już czeka nas tylko łańcuchy i Rysy. Widzimy piękne widoki. Linguszowiecki szpik lasowy. Cała orla pęść. A w tle gort. Zakała wycieczki. No, wszyscy muszą na mnie czekać, no ale wodę im noszę. Jedzenie im noszę. Jak się wrócą, to umrą. Brawo! Zostały nam jeszcze 2 godziny do szczytu. Został nam najtrudniejszy kawałek, ponieważ są łańcuchy, klamry. No, Rysy to 2499 metrów. Powinno nam się udać, chociaż mnóstwo ludzi idzie na górę. Ale jeżeli uda się zdobyć Rysy polskie, może spróbujemy i słowackie. No Bartek, jak jest, ciężko czy nie? Nie jest ciężko. Idziemy. Do szkoły mam gorszą drogę. Także wiesz, żadnej burzy nie będzie, ani nic, pomału sobie schodzimy, znaczy wychodzimy sobie tutaj pomalutko. Jeszcze raz, co mówisz? Na swojej pani Delicowej napisz. Powiedz tacie tam, że chyba jest. Chodźcie. Gdzie za panem, nie? No. Co to za jeziorko? Taki 7 staw do niego. Około godziny 14 dotarliśmy pod sam szczyt Rysów. Witamy na Rysach. Pozdrowienia z Rysów. Pozdrawiam swoją mamę, tatę, babcię, drugą babcię, trzeciego dziadka. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten film. Znajdujemy się na Rysach 2499 metrów nad poziomem morza. A i dwie siostry.
Ej! Siema. Pozdrawiamy, siema. Siema. Całe gimnazjum. Yo. Całe gimnazjum pozdrawiamy. Pana dyrektora. Całe grono pedagogiczne. Trzecią A też pozdrawiamy. A ty? Trzecią B. Zeszczytu rysów wymaga też odwagi i wytrzymałości. Mam gładkie ręce teraz. Pomimo tego, że schodzimy z rys już, to czujemy się szczęśliwi, ponieważ kończą się zapasy wody, jak i pożywienia, a chłopaki już wyjadają kozy z nosa. Więc nie będziemy dużo gadać, żeby nie tracić energii. Dziękujemy.